Okej. Zaczynamy grę, jakże nieprzewidywalną, jakże straszną. Przerażającą. Czyli zagrajmy w Fear. I kolejny rozdział. I nie ma to jak zacząć nagrywania od razu przed nowym rozdziałem, zamiast od razu od nowego rozdziału. Chyba. No wiesz, na samym początku to zbyt dużo ciekawych rzeczy się nie dzieje, bo wszyscy myślą, że tam gdzieś w środku jest najlepsza akcja, a to tak naprawdę gówno, prawda? Bo wszyscy uważają, że... Twórcy tam się zamieszałeś. Najważniejszy jest początek. Początek udał, cała gra się udała. To jest takie złudne. Wiesz co tu jest dobre? Że ona mówi... To jest ona, tak w ogóle, spoiler, to jest ona. Mówi, tak, że to jest ona. Mówi, że będą dodatki nagrywane, jak się ściągną, więc... Od razu wiadomo, że to są piraty. Nie mam zielonego pojęcia, na czym polegałyby te dodatki. Nie rusza myszki. No firma dodatki, tylko że są pirackie dodatki, więc... Ciekawe, co, zombie mod albo Fear w Amnestii, czy co? Nie, normalne dodatki grała, jeszcze nie raz. Wiesz? Ja chcę jeszcze raz. No nie wiem. Bo ja jakoś grałem tylko w jeden prawdziwy oryginał i tylko tą wersję pamiętam i znam. Coś dziwnego się dzieje z moją myszką. Nie wiem, a tutaj gameplay polega na tym, że myszka nie działa, więc... Wow, to jest takie fascynujące. To jest interesujące. Najśmieszniejsze jest, że sprawdziłem jej kanał na YouTubie, ona ma ponad 1000 widzów i 320 tysięcy wyświetleń. What the fuck? Okej, teraz była chyba pauza na to, żebyśmy się zaczęli śmiać z niej. No to ewentualnie. No to apteczka i tym podobne takie rzeczy. Teraz segment z akcją, tak zwany. Co jest oczywiście w tym filmie. Nie! Stop! Najlepsze. O cóż za emocje. Ta... Okej, nie chcę nic mówić, ale... Stereotypowa dziewczyna przy komputerze. Właśnie w tym momencie większość osób, która będzie to oglądać, powinna udać się do laryngologa. Albo chociażby... Albo wyłączyć film po prostu, bo... Tak. Wiesz, jeśli w takiej grze jak Fear ktoś reaguje tak bardzo na zwykłego przeciwnika wyskakującego, to... No to już nie wiem, jak po prostu dalsza gra będzie wyglądać, nie? Będę musiał to śledzić po prostu. Specjalnie dam suba i specjalnie będę komentarze zostawiał. Żeby się pewno będzie wdzięczna za twą jakże konstruktywną pracę. Na żeby się przekonać. Weźmie ją do serca. I nadużywanie w ogóle w grze tego spowolnionego tempa. W ogóle... Nie ma to też jak grać w strzelankę i ciągle używać tego. Tak, ta opcja w ogóle powinna być praktycznie zakazana w shooterach z racji faktu, że to jest, że używanie tego jest tak lamerskie. Znowu zwolnione tempo. I tak na każdym przeciwniku będzie zwolnione tempo pewnie. Tak, bo nie potrafi na normalnej prędkości. Tak przycelować i strzelić, dokładnie. I tutaj znowu jest pięknie. Ja sobie nie wyobrażam takiej osoby w multiplayer, jak będzie grała, przecież tam chyba nie ma zwolnionego tempa, z tego co wiem, to by było dziwne. Nie ma. No właśnie. Nie ma. No cóż. Okay, wiesz, gdyby nie to, że mi ktoś powiedział, że to jest dziewczyna, to bym nawet nie uwierzył w to. Bo nawet, powiem ci, obejrzałem ten film raz i się nie zorientowałem, chociaż tam mówi ewidentnie, że łam zamiast łem właśnie, zakończenia. I ja jakoś tak nie zorientowałem całkowicie. To było ciekawe. No, tak samo ja mam. Dalej w to nie wierzysz. Magiczna kwestia. Fabuła się poruszyła. Totalnie. Czyżby fabuła brnęła do przodu? Idziemy stąd. Tak. Nie, jednak chyba nie. Nie wiem, idziemy stąd, więc... Telefon wzięła. Hello. No i to magiczne hello w każdym jednym gameplayu, który się pojawia. Tak, to była teraz hipokryzja z mojej strony, bo ja też to mam. U siebie. Poważnie? Wiesz, jak to nie jest śmieszne za pierwszym razem, to po co to 3 razy powtarzać? Nie, ale ja u siebie mam tylko chyba 1 raz. A to raz to jeszcze. Ale to będzie tutaj wiele razy, więc to... Nie, ale... BOOM HEADSHOT! Chyba nawet nie trafiła w głowę. Przynajmniej tego pierwszego na pewno tak, nie trafiła w głowę. Pierwszego nie trafiła. Sorry. Przepraszam, główko. I tutaj kolejny raz, jeśli coś nie jest śmieszne za pierwszym razem, to nie będzie śmieszne, jeśli będziemy to powtarzać przez paręnaście sekund. Tak.
Szczerze mówiąc, zastanawiam się nad czym miała polegać ta cała scena z przepraszaniem urwanej głowy. Jakie to dawne! To jest chyba, wiesz, próba w byciu zabawnym, dostarczaniu rozrywki w grze, która sama w sobie nie za bardzo dostarcza chyba rozrywki, moim zdaniem przynajmniej. Znaczy, ja bym spekulował, bo Fear jest dobrą grą. Wiesz co, jest zbyt przewidywalna, jak dla mnie. Jak gra normalna osoba z mózgiem. Ej, nie obrażaj, tak bez przesady. Panie. No tak, bo ja tego nie ma. Nie, po prostu, wiesz co, dla mnie jest zbyt przewidywalna ta gra. Taka... A powiedziałbym, że w niektórych momentach byś się nie spodziewał. No właśnie, ja się spodziewałem od samego początku i jakoś zgadłem, więc... No dobra, no tutaj. Na przykład o, magiczna w dwójce jest parę momentów, w których w życiu byś nie zgadł. Tak. I tu cię ma. Bo chyba było. Zobaczymy, jak ona zrobi let's play z Fira dwójki, to będę wiedział. To się dowiem, bo zobaczę, specjalnie obejrzę. Dzień dobry! Dzień dobry! Nie ma to jak przywitanie się z trupem, czyli po raz kolejny oklepany motyw. Tak, powtarzanie tego samego znowu. Tak. Typu hello. Taka cisza, chyba w tym momencie powinniśmy się śmiać z tego, jak tam witała tego trupa. Tak się wydaje, to była cisza z litości. Aż Grenada! Grenada! Nie, pod sama nie trafi tym granatem. Granatem, to jest granate. Przynajmniej tak według mnie. Granate. Bo powiedziała łap Grenada, w coś w tym stylu. To jest ta, no, to jest ta, wiesz, polska nowomowa, typu hater, failujesz, hejtujesz. Co tam jeszcze jest? Taki, lols. Taki, nie, lols, to ogólnonarodowe, że tak powiem. Wiesz, to takie polonizacja tego wszystkiego, nie? Grenade, pistols, o. Wyszło mi to. Że mam pistolsa i tym podobne. Weź pokaleczysz polski język. No, nie ja, ty, ja tylko mówię przykłady, no jak to istnieje, nie? Wiem, ale to po prostu jest dramat. Ej! Jak niektórzy, w większości dzieci, używają, wręcz nadużywają tych słów. Tak, i nadużywają emocji w grach. Shit! Tak. Bardzo zwykła strzelanina w takiej grze i... Wiesz, strzelanina w grze strzelance i takie emocje straszne. No, jakby co najmniej ten cały budynek się wywalił. Nie wiem, ściany niby. Cała tutaj horda przeciwników wyskakiwała. Tak, jakby nie było jutra. No, jakby nie było jutra. Tak. Jakby śmierć w tej grze zależała od twojego dalszego bytu. W sumie ona tak krzyczy, jakby ból postaci w grze przechodził na rzeczywistość. Weź, przestań, ona by się darła jeszcze głośniej i nie wytrzymali się da głośniej. O, no momento, kurna, no. I'm funny. Ja sąd, tak, do mnie strzela i dużo mi... Coś tam burczy, nie rozumiem w ogóle. A, no tak, dobra, pamiętam. Uno momento, kurna, no. I co to miało być? Dzień dobry, my name, dziadostwo. Po raz kolejny, dziadostwo. Dzień dobry. My name, dziadostwo, okej. Okay. No chyba nawet taki... nie myśli, co ona mówi. Tak jest moje zdanie. Ja często nie myślę, co mówię, ale przynajmniej nie staram się być nadzwyczaj śmieszny. Mam cię... Zbyt mocno się staram, moim zdaniem. To zaraz zobaczysz zresztą. Ja ci tego nie zrobię! Ale dobra. Pomacajmy go. Jop. Nie! On chce mnie pomacać! To nawet nie jest zabawne. To jest, wiesz... Nie, przepraszam. Ten cały film nie jest zabawny. Apoteoza zabawności to jest. Krust. Humor nad humor. W grze, która humoru nie posiada, ani grywalności jakiejkolwiek, moim zdaniem. No, momento. Nie no, dobrze? Nie, cicho, nie posiada, cicho, tak? Moja opinia, tylko moja opinia się liczy tutaj. Tak, bo zrobię katę, bo już jest 9 chyba minut albo i więcej, dobra. No właśnie, 9 minut i więcej już oglądamy to i nie wiem czy... No Jezu, jeszcze muzyka nadmiernie głośna, dzięki bardzo za coś takiego. Też kocham edycję, jak ludzie robią muzykę... Może to ja wyciszę już całkowicie. Jak ludzie robią muzykę po prostu głośniejszą niż wszystko inne, co jest w otoczeniu gry. Wraz ze własnym głosem, no cóż, to było... to było złe. Po prostu to było złe. No niestety.